Jak widzicie, jesteśmy na naszej ulubionej strzelnicy Bellona w Marninie i dzisiaj nakręcę film, o który wiele osób prosiło, czyli będzie to film o mojej ulubionej strzelbie Spas 12. Ale pomyślałem sobie, że zrobimy ten film bardziej atrakcyjny i zrobimy film o Spasie 24, dlatego że jest z nami Radek, któremu chciało się przyjechać z Krakowa. Bardzo mu za to serdecznie dziękuję. Przywiózł swojego Spasa, który troszeczkę różni się od mojego. I na tym filmie zobaczycie oba te Spasy. Wee! No to jedziemy. Kuba przed chwilą pokazał wam dwa Spasy. Śmiem twierdzić, że jest to mniej więcej 10% Spasów, które są w Polsce. Ta strzelba jest ultra rzadka. Produkowano ją przez mniej więcej 20 lat. Wyprodukowano 38 tysięcy egzemplarzy. W użyciu, podejrzewam, jest już bardzo mało. W Stanach Zjednoczonych rynek Spasa jest oceniany na 1900 egzemplarzy, dlatego że ta strzelba w połowie lat 90. oberwała Assault Rifle Ban, czy jak to się tam nazywało, i jej sprzedaż została zakazana i dostępne są tylko egzemplarze wprowadzone już na rynek. Te dwa egzemplarze, które tu widzicie, ten radkowy ma lat 41, mój ma 40 lat równo. I teraz tak, jak zapewne widzicie, te strzelby troszeczkę się różnią. Mianowicie różnią się przede wszystkim długością lufy i długością magazynka. W przypadku mojej strzelby długość lufy wynosi, zerknę w ściągawkę, bo długości są idiotyczne, 21,5 cala, a strzelba Radka, ta na dole, ma długość lufy, uwaga, 19,7. Nie wiem, kto powymyślał takie długości luf, ale to Włosi, tak? Różnica w magazynku, u mnie wchodzi 8 w rurę, 1 w lufę, u Radka wchodzi 7 w rurę i 1 w lufę. Teraz tak, na szybciutko to, co widać z zewnątrz, to, co widać wewnątrz, to już tradycyjnie w studio. Powiem wam, z czego mniej więcej ta strzelba się składa. I jeszcze wskażę jedną różnicę, a o innych różnicach, które były w poszczególnych modelach Spasa, powiem wam już w studio. Zaraz wracam. Ikoniczna i kultowa strzelba Spas 12. Ikoniczna i kultowa, dlatego że zagrała w wielu filmach, a z uwagi na to, że wygląda tak, jak wygląda, czyli ma charakterystycznego hit shielda, charakterystyczną składaną kolbę z hakiem, o tym wszystkim wam potem powiem. Zagrała w kilku filmach i zdobyła bardzo dużą popularność. Była też, jest nadal dostępna do zdobycia w wielu grach. Ja wychowałem się osobiście na Half-Life, jestem fanem tej gry, jak pewnie część z was wie. I tam jednym z podstawowych typów uzbrojenia była właśnie strzelba Spas 12 z dwufunkcyjnym trybem strzału, czyli można było strzelić raz, albo można było przełączyć w tryb specjalny, czyli prawym klawiszem myszy, i wtedy strzelało się naraz dwoma nabojami. Nie wiem, w jaki sposób, widocznie ktoś uznał, że to pod spodem to jest druga lufa. De facto ta strzelba jest strzelbą dwusystemową, czyli jest strzelbą powtarzalną, samopowtarzalną. Czyli oznacza to, że może pracować w trybie ręcznym przez pompowanie czułenka, albo można ją przestawić i będzie strzelać jak każda strzelba samopowtarzalna. I teraz, co mamy w tej strzelbie? Mamy lufę. W sumie były cztery długości luf. Jakie to były długości luf, to gdzieś tu wam się wszystko to wyświetli. To jest trzecia długość lufy, bo najdłuższa była 24 cale. Lufa jest zakończona, jak widzicie, potężną muszką. Z tego, co wiem, były chyba trzy typy w ogóle muszki i taką nakrętką. Ta nakrętka nie jest tu bez przyczyny, dlatego że ta strzelba jest przystosowana do używania czoków, ale są to czoki zewnętrzne. To jest jeden z nich, bo w sumie firma Franki, która jest producentem, była producentem tej strzelby, obecnie jest częścią koncernu Beretta, wyprodukowała tych czoków kilka różnych rozmiarów, przy czym nie do Spasa, a do swoich strzelb myśliwskich, między innymi. Jest jeszcze jeden fancy czok, który jest bardzo trudny do zdobycia. On ma kształt elipsy.
jest z bardzo grubej blachy i jest eliptyczny, dzięki czemu spłaszcza wiązkę góra-dół, ale bardzo mocno rozszerza ją na boki, więc w założeniu można było strzelić do 3 ludzi naraz, tak? Oczywiście to założenia. Dalej, pod lufą mamy oczywiście magazynek. Jakby się Radek uparł, to mógłby założyć moją sprężynę i moją końcówkę magazynka i zwiększyłby sobie pojemność magazynka o 1 sztukę. W dalszej części mamy czółenko. I to czółenko... To nie jest czółenko. Czółno. Czółno. To czółno ma od spodu taki guzik. Ten guzik nie jest tak sobie, tylko jego wciśnięcie i pociągnięcie czółenka do tyłu powoduje przestawienie strzelby w tryb powtarzalny. Czyli teraz czółno. Mogę normalnie pompować czółenkiem. Jeżeli nacisnę guzik i przesunę czółenko do czółno do przodu, to mam strzelbę w trybie samopowtarzalnym i wtedy zamek porusza się w sposób niezwiązany z czółenkiem, a mechanika broni jest uruchamiana na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie do zaworu gazowego. To wszystko pokażę Wam w studio. Żeby użytkownik wiedział, w jakim trybie strzela, to tutaj na hit shieldzie są zrobione takie dwie kreski. I użytkownik ma popatrzeć, gdzie jest tylna krawędź czółenka. Czółna! Jeżeli jest przy górnej kresce, to jest to tryb automatyczny. Jeżeli będzie przy dolnej kresce, jest to tryb manualny, odpowiednio oznaczony literami A i M. Ten hit shield jest jedną z najbardziej charakterystycznych części tej strzelby i najbardziej rozpoznawalnych, oczywiście w połączeniu z tym czółnem. Jeżeli by się to wszystko zdjęło i zdjęłoby się te kolby, to jest prawie normalny dwusystemowy shotgun. Prawie. Dalej idąc, teraz będziemy musieli pójść na koniec, bo muszę Wam pokazać celownik, a żeby Wam pokazać celownik, to muszę rozłożyć kolbę. Mamy składaną kolbę, którą można w pozycji złożonej przenosić albo w taki sposób, albo w taki. Wiele to nie zmienia, ale tylko utrudnia szybkie użycie. Zmienia. Możesz sobie oko wydłubać. Tak, albo powiesić kurtkę. Ja zwykle noszę tę strzelbę w ten sposób. Hak oczywiście jest demontowalny. I wtedy, jeżeli rozłożę stopkę kolby, no to już wiele zmienia, bo ta strzelba w pozycji transportowej bardzo mocno się wypłaszcza. To jest hak, to Wam jeszcze pokażę wszystko w studio. Dla ciekawości trzymam w ręku jakieś $500, bo tyle ten hak kosztuje na eBayu. Na Allegro tani. Ale po drugie. I teraz. Kolbę rozkłada się przez naciśnięcie tego guziczka. To jest pierwszy typ kolby, więc kolbę trzeba rozłożyć na dwa razy. Nacisnąć guzik, złamać częściowo kolbę, nacisnąć go jeszcze raz i zablokować. W późniejszym modelu kolby były wykonane dwa sprytne przetłoczenia tu i tu, dzięki czemu kolbę można było złożyć po naciśnięciu jednokrotnym, bo ta kulka przechodziła przez podtoczenie i rozkładało się też po jednokrotnym naciśnięciu, bo drugie podtoczenie było pod tym otworkiem. Był jeszcze trzeci typ kolby, który był blokowany specjalnym zatrzaskiem umieszczonym tu, gdzie jest ten gumowy czopek. Tam był taki specjalny zatrzask, który kolbę utrzymywał w pozycji złożonej, wchodząc w otwór przeziernika. Bardzo fajny pomysł, ale bardzo szybki w rozkładaniu, bo wystarczyło odblokować zatrzask i po prostu rozkładało się kolbę już bez niczego. Przeziernik tej strzelby jest dosyć ciekawy, dlatego że też jest dwufunkcyjny. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że to jest kółko z taką małą łezką na dole. Nie wiem, czy Kuba pokażesz? Czekaj. I ta łezka na samym dole to jest szczerbinka do strzelania z bryneki. Co jest ciekawe, to w strzelbie Radka, Radek pokaż swoją strzelbę, ten celownik jest rozwiązany inaczej. Postaramy się, żeby Kuba Wam to pokazał. Jak się przyjrzycie, to w środku jest normalny otwór przeziernika i pół tego otworu jest węższe. I to jest szczerbinka do strzelania z breneki. Włoski design. Idziemy dalej. Strzelba ma dużo zewnętrznych manipulatorów. Ma rękojeść przeładowania, która pracuje
w trybie samopowtarzalnym. W trybie powtarzalnym teoretycznie też można by odciągnąć, no ale jak będę trzymał za czułenko, to już będzie ciężko, więc po prostu zrobię to czułenkiem. Jest skrzydełkowy bezpiecznik. To jest wczesna wersja strzelby, dlatego że ten bezpiecznik miał to do siebie, że on owszem zabezpieczał przeładowaną strzelbę, ale w wielu egzemplarzach przy odbezpieczeniu następował strzał. Dlatego wprowadzono zmodyfikowany bezpiecznik, który jest bezpiecznikiem już po prostu zwykłym, przetykowym. Jest w ogóle nowa grupa spustu i ta grupa spustu kosztuje około $250, więc tanio jak barszcz. Ten manipulator, taki mały metalowy guziczek na sprężynce, to jest odcięcie magazynka. Pokażę Wam potem, jak już będziemy strzelać, na czym to polega. Ale jak widzieliście zapewne film Garantamba, on miał bardzo duże problemy z ładowaniem z pasa. Ładowanie z pasa samo w sobie jest trudne, ale on sobie jeszcze to dodatkowo utrudnił, bo myślał, że trzeba nacisnąć naraz ten guzik i ten guzik. Ale jak nacisnął ten guzik, to blokował przerywacz, dzięki temu trudniej było mu wkładać naboje do magazynka. Więc przy ładowaniu nie naciskamy tego guzika. Z drugiej strony strzelby mamy jeszcze dwa manipulatory. Mianowicie mamy taki duży guzik, który można sobie zmodyfikować przez założenie takiego wielkiego guziora, przypominającego mi takie plastikowe magnesy na tablicę magnetyczną. To jest mniej więcej tego kształtu i tej wielkości, co ułatwia obsługę tego przycisku przy ładowaniu strzelby. Jeżeli ją odwracam, to łatwiej jest mi nacisnąć ten duży guzik niż ten mały, ewentualnie nawet podstawą kciuka drugiej ręki. Tak? To jest zestaw taki modyfikacyjny. Ten guzik jest oczywiście dwufunkcyjny, bo to włoski design. Spełnia mianowicie funkcję zrzutu zespołu ruchomego, bo w tej strzelbie po wystrzeleniu ostatniego naboju zespół ruchomy, niezależnie czy w trybie samopowtarzalnym czy powtarzalnym, zatrzymuje się w tylnym położeniu. I teraz, żeby go pchnąć do przodu, to należy po prostu nacisnąć ten guzik. Ale jeżeli doładowujemy strzelbę, to zobaczcie, tu jest łyżka podajnika i ona jest zablokowana. Nie da się jej nacisnąć. I dlatego trzeba nacisnąć ten guzik i wtedy można doładować strzelbę. Już to widzę na zawodach. Ostatni manipulator to jest tak zwany szybki bezpiecznik, czyli to skrzydełko. Ono wtedy rozłącza spust. Jak pchnę do przodu, to normalnie zwolnię już kurek. Ale ma też jeszcze drugą funkcję. On spełnia funkcję blokady zespołu ruchomego, czyli to, co w innych strzelbach jest umieszczone w okolicy kabłonka, tak? Czyli ten mały guziczek, który się naciska do rozładowania strzelby, tu trzeba go po prostu przesunąć i wtedy będzie można już poruszyć zespołem ruchomym. Jedna z najbardziej charakterystycznych rzeczy w tej strzelbie, tenże hak. W takiej pozycji robi nic, ale jeżeli weźmiemy sobie ten hak, jest rozładowana, nie przesadzaj, i odkręcimy go w taką pozycję, daje nam to możliwość strzelania z jednej ręki. Łatwe to nie jest. Tę strzelbę trzeba mocno trzymać, bo ona jest bardzo wrażliwa na to, co pistolety plastikowe, tak? Czyli bezwładność zespołu ruchomego. Jeżeli nie zablokujecie tej strzelby dobrze, będzie się cięła. W ogóle ta strzelba, żeby strzelać w niej w trybie samopowtarzalnym, absolutne minimum amunicji to jest 28 gramów. Poniżej wyłącznie tryb samopowtarzalny, bo nie ma siły, będzie się Wam cięło. Zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, jak już jesteśmy przy amunicji. To jest strzelba w kalibrze 12x70, czyli nie można z niej strzelać amunicją 12x76. Nie włożycie jej do komory. Czyli to jest strzelba na normalną amunicję, amunicją Magnum, z niej nie postrzelacie. Wracając do haka, można go odkręcić tak, albo można go odkręcić tak jak w strzelbie Radka, czyli w drugą stronę i dzięki temu, jak ktoś jest harpaganem, to może strzelać z dwóch rąk, z dwóch spasów. I dzisiaj to zrobimy,
Zrobi to albo Kuba, albo Radek, bo są znacznie więksi ode mnie. Ja się pewnie wywrócę, jakbym coś takiego zrobił. Ale to zobaczycie w dalszej części. W każdym razie tyle o... O Jezu! 4,41 waży. Tyle o strzelbach z pas z zewnątrz. A co mają wewnątrz, to pokażę Wam już na naszych deskach w studio. Jesteśmy w studio. Na naszych deskach leży jeden z dwóch głównych bohaterów tego odcinka, czyli mój egzemplarz strzelby Franki Spas 12, strzelby dwusystemowej, samopowtarzalno-powtarzalnej, strzelającej amunicją 12x70 w trybie ręcznym, uruchamianej przez pociągnięcie czółenka i odepchnięcie w trybie samopowtarzalnym przez odprowadzenie części gazów prochowych przez boczny otwór w ścianie lufy i mechanika broni jest uruchamiana za pomocą tłoka o długim skoku. Strzelba produkowana w latach mniej więcej od 1980 roku do roku 2001. Wyprodukowano 38 tysięcy egzemplarzy. Obecnie nie jest produkowana, stanowi kolekcjonerski rarytas. I ceny są po prostu absurdalne, o czym za chwileczkę Wam powiem. Powstała przede wszystkim z myślą o wyposażeniu w nią włoskich służb mundurowych, głównie policji. Ona była jeszcze używana chyba przez armię Egiptu trochę i w parunastu przynajmniej jednostkach specjalnych i policyjnych na całym świecie. Wiem, że Francuzi też używali właśnie spasów, między innymi jak byli w Polsce swojego czasu jakieś tam Żiżyn czy coś takiego. Od nich to mieli ze sobą właśnie te spasy. Strzelba powstała tak naprawdę jako składak dwóch modeli strzelby. Mianowicie stanowi jakby połączenie strzelby SAS 12, to była pompka, i strzelby LAW 12, i to była strzelba samopowtarzalna. Inżynierowie włoscy usiedli, połączyli do kupy te dwa projekty i wyszedł im SPAS 12. Jak widzicie, strzelba jest absurdalnie duża i długa. Tak jak ją widzicie, z rozłożoną kolbą, od końca lufy do końca stopki kolby, to jest 104 cm długości. Jeżeli tę kolbę złożę, to strzelba, jeśli dobrze pamiętam, tych centymetrów będzie miała 74, ale zaraz to sprawdzimy. Nie, 79-80 cm długości ma z kolbą złożoną. I to nie jest wariant z najdłuższą lufą. Generalnie lufy, jak widzieliście wcześniej, były w czterech długościach. Była lufa 18-calowa, 19,7, 21,5, tak jak w tym egzemplarzu, oraz 24 cale. Masa strzelby wynosi około 4,4 kg i można przyjąć, że ten egzemplarz mniej więcej tyle właśnie waży. Strzelba, kultowa, ikoniczna, bohaterka wielu filmów, bohaterka wielu gier, bohaterka mojej ulubionej gry Half-Life. I pewnie dlatego oraz dlatego, że zostało już bardzo mało tych egzemplarzy, osiąga takie ceny, a nie inne. Ten egzemplarz ma lat równo 40, to co mówiłem, Radka ma 41. Niestety strzelba bardzo mocno kapryśna, bardzo wrażliwa na amunicję, bardzo wrażliwa na to, że trzeba ją pewnie trzymać. Bardzo podatna na zacięcia, z bardzo niebezpiecznym bezpiecznikiem w wielu egzemplarzach. To, co wspominałem, przy odbezpieczeniu potrafi strzelić, dlatego potem wprowadzono bezpiecznik przetykowy. Strzelba wymagająca też po zakupie niestety przeglądu i inwestycji. W tej strzelbie jest kilka newralgicznych punktów, które pokażę Wam potem bliżej. Pierwszy z nich, gumowy o-ring na rurze magazynka przed tłokiem. To jest najprostsze do wymiany. Idąc dalej, wkładka w kolbie, znaczy w chwycie pistoletowym. Możecie się zastanawiać, po jaką cholerę w chwycie pistoletowym, który składa się z dwóch połówek pochodzących z formy wtryskowej, one są mniej więcej symetryczne, robić taką wkładkę gumową albo gumowatą. Przecież to nic nie robi, to nie poprawi chwytu, nie spowoduje, że to będzie bardziej komfortowe. Otóż ta zaślepka
tak naprawdę zasłania otwór po bezpieczniku chwytowym, który był w prototypie, a w egzemplarzach seryjnych, chociaż podobno w jakichś pierwszych egzemplarzach seryjnych, których pewnie nikt nigdy w życiu na oczy nie widział, w tym miejscu znajdował się bezpiecznik chwytowy. Z tego bezpiecznika potem zrezygnowano i wstawiono tę gumową nakładkę. Ona to jest taka twardowa guma i ona ma tendencję, no w 40 lat, tak, ona po prostu pęka. Przy rozkręceniu rękojeści, jak się to rozłoży, to się okazuje, że to nie jest pęknięte, tylko to się rozsypuje w rękach po prostu i trzeba wstawić zamiennik, bo oryginałów już niestety nie ma. Kolejny wrażliwy punkt tej strzelby to na końcu komory zamkowej. To wam potem, nie będę tego wyjmował, ale pokażę wam wyjęty. Znajduje się taki odbojnik gumowy, który przyjmuje na siebie uderzenie zespołu ruchomego. I jeżeli tego odbojnika nie będziecie mieli, albo on będzie zużyty, a będziecie dużo strzelać, to rozwalicie komorę zamkową. Jak ja kupiłem te strzelby, wymieniałem ten odbojnik na zamiennik, to stary odbojnik po wyjęciu, wypchnięciu z tej komory, zgniotłem w palcach po prostu prawie na proszek. Tak był zniszczony. Ostatni wrażliwy element. W kolbie, w zawiasie stopki kolby znajduje się taki gumowy walec, który usztywnia i zapewnia amortyzację. Dzięki temu strzelba troszeczkę mniej kopie, bo ta stopka pracuje, to wam też potem pokażę, amortyzując właśnie na tym gumowym elemencie. Dodatkowo ten gumowy element, no, usztywniając jakby stopkę, zabezpiecza ją przed uderzaniem w metalowe części kolby. Jeżeli nie będzie tego gumowego elementu i będziecie strzelać bez niego, to rozwalicie kolbę, dokładniej zawias i te punkty mocujące, co będzie wiązało się z koniecznością zakupu nowej kolby i wydania $700 na samą kolbę. Oczywiście mówię o kolbie bez haka, bo hak kosztuje kolejne 500. Ceny za tę strzelbę i jej elementy są po prostu absurdalne. Strzelba, tak jak ją widzicie, waży 4,4 kg, więc należy do strzelb ciężkich. Dzięki temu, pomimo że nie ma tu żadnego recoil pada, amortyzatora i to jest po prostu kawał stalowej blachy, strzelba charakteryzuje się niewielkim odrzutem, no i strzela przy słabszą amunicją 12x70, a nie 12x76, ale strzelanie nawet breneką z tej strzelby jest jednak dość przyjemne. W trakcie produkcji zmieniało się w tej strzelbie parę rzeczy. Były trzy różne muchy. Tak jak wam mówiłem, były trzy różne kolby. To jest wariant najstarszy, późniejszy wariant był z tymi przetłoczeniami. Najnowszy wariant nie miał tego występu tu z tyłu, tylko był wykończony na okrągło, a cała blokada była kolby już tylko w tym miejscu i pozostawał otwór blokujący ją w pozycji rozłożonej. Był wariant z kolbą stałą, która stanowiła jedną całość z tym chwytem. Był wariant z kolbą stałą dwuczęściową, czyli chwyt i dokręcano do tego kolba plastikowa. I na początku produkcji najprawdopodobniej stosowano w tej strzelbie w wariancie z kolbą stałą kolbę od strzelby LAV 12, czyli ten chwyt, ale z dostawianą drewnianą kolbą. I to wam potem pokażę, bo taką kolbę udało mi się też zdobyć. Zmieniały się oznaczenia na komorze. One są bardzo różne. Chodzi o krój czcionki, o rozmieszczenie tych wszystkich napisów. Dorobiony został ten bezpiecznik przetykowy. Były dwa warianty rękojeści przeładowania. Przynajmniej dwa warianty przeziernika. Cztery warianty długości lufy. Trzy warianty długości magazynka. Powiem szczerze, że jak zacząłem grzebać w tym wszystkim, to się okazało, że można by tych wariantów wyodrębnić, podejrzewam, jeszcze więcej. Będą się różnić kolorystycznie trochę, no, detalami, tak? Ale generalnie generację strzelby najprościej jest rozpoznać po kolbie. To jest najstarsza, nowsza ma te przetłoczenia, a najnowsza ma zatrzask. No, co do wariantów długości luf, no to one były robione z różnymi, przez cały okres produkcji z różnymi kolbami. Dobra, tyle gadania.
na sucho o tej strzelbie. Nie ma to już, tak? To nie jest program Forgotten Weapons. Pokażę wam, jak się ta strzelba rozkłada. Rozłożę ją trochę bardziej niż zwykle ją rozkładam, żeby pokazać wam więcej niż byście zobaczyli przy rozłożeniu strzelby do czyszczenia. Przy okazji skorzystam z możliwości i tę strzelbę sobie przeczyszczę. Część operacji wykonam poza kadrem, bo nie ma sensu pokazywać wam, jak odkręcam śrubę. Powiem tylko, co robię i potem po prostu to zrobię. Rozkładanie strzelby, no jak zawsze. Sprawdzamy lufę, sprawdzamy magazynek, nic nie ma, zrzucamy. I jak w większości przypadków, zaczynamy od odkręcenia rury magazynka, czyli tej przedłużki. No, w niektórych przypadkach jest to nakrętka na końcu magazynka. Zdejmujemy przedłużkę wraz ze sprężyną. Jakbym teraz przechylił to wszystko, no to oczywiście wypadłby ze środka jeszcze donośnik czy podajnik. A, jeszcze muszę rozłożyć kolby oczywiście, bo się tu blokuje wszystko na celowniku. I wysuwamy sobie zespół lufy z heat shieldem i z czułenkiem. Za kadrem zdejmę heat shielda z lufy i zobaczycie, jak to wygląda w kawałkach. No dalej, zasadniczo, jak w każdej strzelbie prawie, zdejmiemy sobie zawczasu tę gumeczkę. Teraz musimy wyjąć zespół zamka. Żeby wyjąć zespół zamka, to trzeba wyjąć rękojeść przeładowania. Jak widzicie, rozkładanie tej strzelby do najprostszych nie należy. No ale taka to konstrukcja. To jest cały układ tłoka. No, jak widać, nie trudno się domyślić, gdyż jest brudny. Wąsy, czyli element łączący tłok z wadłem i z zamkiem. No i teraz została nam jeszcze do wyjęcia grupa spustu, czyli trzeba wyjąć po prostu kołki utrzymujące ją w komorze zamkowej. Jest do tego specjalne narzędzie w przyborniku z pasa. Ja go niestety nie mam, więc będę musiał sobie poradzić czymś innym i to za chwileczkę zrobię i wrócę do was. No i tak właśnie wygląda, trochę bardziej niż do czyszczenia, rozłożony spas. Szczerze mówiąc, od czasu do czasu warto jest wyjąć lufę z tego heat shielda, żeby przeczyścić lufę z zewnątrz po tym, jak się tam rozproszą te gazy i jak naleci syfon z zewnątrz, tak? Raz na jakiś czas dobrze jest to zrobić, przy każdym czyszczeniu nie ma takiej konieczności. Zacznijmy od końca, czyli od kolby. Tu jest podkładka. Tu jest chwyt z kolbą, tą wkładaną, metalową. I tak jak wam mówiłem, w pierwszych wariantach, znaczy inaczej, w strzelbie LAF 12 zastosowano taki chwyt z taką kolbą. Ona jest trochę niekompletna, bo nie mam stopki, będę musiał coś dorobić, ale działało to tak, że tu jest do tego specjalna śruba. Ona się troszeczkę różni, jak się przyjrzycie, od oryginalnej śruby. Ta jest ze stożkiem, ta jest płaska, tak? Czyli to jest LAF, to jest spas. One są bardzo podobne, ale ta jest płaska nie bez przyczyny. Jest płaska dlatego, że przykręca się chwyt do komory zamkowej na płasko i do tej części śruby
dokręca się stałą kolbę. I to wygląda w ten sposób. Plastikowa kolba do spasa stała miała prawie dokładnie taki właśnie kształt. Tylko była jednym elementem z plastiku. Kolba i chwyt były połączone razem, ale z tego co wiem, w pierwszych modelach spasa ze stałą kolbą stosowano właśnie taką. No niestety mówię, jest bez stopki i będę chciał sobie to jakoś skompletować. Mam nadzieję, że mi się coś uda do tego dobrać. Idąc od spodu. Przedłużka rury magazynka ze sprężyną i z donośnikiem. Komora zamkowa z rurą magazynka i sprężyną powrotną. I teraz postaram się Wam pokazać ten newralgiczny element spasa. I nawet będzie go bardzo ładnie widać. Chodzi o ten tutaj o to. Ten biały odbojnik. To jest zamiennik, zrobiony tam techniką druku 3D, ale zobaczcie, że on dosyć mocno wystaje ponad ściankę komory. I o to właśnie chodzi. On ma przyjąć na siebie uderzenie zespołu ruchomego z tej strony, żeby zespół nie uderzał w tylną część komory zamkowej, bo może doprowadzić do jej zniszczenia. To jest stosunkowo, może nie bardzo cienkie, no ale to jest aluminium, a wali w to kawałek stali z dużą prędkością. I tenże element w środku wygląda tak. To jest wariant starszy, bo jest stożkowy. W wariantach nowszych stożka już nie było wyrównano, zrobiono po prostu tutaj walec. Miał podobny wymiar, tylko że te krawędzie były już walcem. To jest najbardziej newralgiczny element strzelby Spas 12. Drugim newralgicznym elementem tej strzelby tutaj w środku to czarne. Oto. To jest też zamiennik. To podtoczenie jest z dwóch stron. To jest po to, żeby zablokować na osi kolby, żeby to się po prostu nie ruszało i żeby mogło sobie pracować. Bo teraz jak rozłożę stopkę, zobaczcie, jak ją ściskam, to ona się lekko ugina. Gdybym nie miał tej gumy w środku, to by sobie tutaj zupełnie luźno latało i obijałoby się na zawiasie i w tym miejscu. No i te elementy po prostu by się po pewnym czasie rozklepały i kolba byłaby do wywalenia. Dlatego drugim newralgicznym elementem jest ten właśnie gumowy kołas. Trzeci newralgiczny element, ale już może nie tak drastycznie, to jest zwykły o-ring, który widzieliście, jest z przodu przed zespołem ruchomym na rurze magazynka. Co mamy dalej? Dalej mamy heat shield z czółnem. Niestety cechą charakterystyczną jest to, że czółenko przy pracy po prostu wyciera tę parkeryzację na tej blaszce stalowej. No i ona po prostu się zużywa, tak? I po tym też sprawdza się, jak bardzo spas jest wybiegany. To jest takie bardzo orientacyjne sprawdzenie, dlatego że jeśli strzelba jest nowa, to wystarczy naprawdę kilkadziesiąt ruchów tym czółnem i to będzie wyglądać tak jak moje. Ten mój egzemplarz nie jest bardzo mocno wystrzelany. Tu można jeszcze wyjąć to czółenko, można zdjąć, ale to już wymaga naprawdę zabawy i użycia jakichś tam nieco bardziej skomplikowanych narzędzi. Lufa. No lufa jak lufa. Ciężka lufa z komorą nabojową i tu jest cała komora gazowa, a to z przodu to jest zawór odpowiadający za pracę strzelby w trybie powtarzalnym i samopowtarzalnym. Jest otwarty i zamknięty i jego przestawia się za pomocą przycisku w czółenku, a sterowanie odbywa się tą krzywką. Przycisk de facto tylko blokuje czółenko na heat shieldzie, a sterowanie zaworem to jest ta cała tutaj krzywka, którą widzicie. Tak, on się tam wsuwa i przesuwa się albo w prawo, albo w lewo. Tu macie super precyzyjny przyrząd celowniczy strzelby Spas 12, czyli przeziernik z tą łezką do celowania breneką. Wbrew pozorom, jak zobaczycie na strzelnicy, da się z tego dosyć celnie strzelać. Grupa spustu w starej wersji, czyli z bezpiecznikiem skrzydełkowym. No i tu macie
To jest tłok tak naprawdę. To już wam wcześniej pokazałem. Suwadło, zamek, rękojeść przeładowania i wąsy oraz kołki łączące grupę spustu z komorą zamkową strzelby. No to tak jak powiedziałem, skorzystam z tego, że rozłożyłem tę strzelbę do tego momentu. Chyba nie będę wam już pokazywał procesu składania. Dobra, zróbmy tak. Wyczyszczę tę strzelbę i potem na przyspieszonym filmie zrobimy sobie proces składania tej strzelby i polecimy na strzelnicę. No to zaczniemy składanie z pasa. Tak jak mówiłem, zrobię to na przyspieszonym, na przyspieszonym wideo, po prostu, żeby was nie zanudzać. Część rzeczy zrobię w kadrze, część poza kadrem, ale teraz zobaczcie, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Popatrzcie. Wiecie, co to jest? To są szczątki tej gumowej wkładki w przód chwytu, która zasłania okno, w którym miał się poruszać bezpiecznik chwytowy. Normalnie, jak ona była włożona, to generalnie miałem w niej, jak się na nią patrzyło, były dwie rysy. Jedna tu, druga tu. Otworzyłem to i ta wkładka po prostu wysypała się w takiej formie. 40-letnia guma, po prostu. Ok, to tak jak mówiłem, część rzeczy zrobię poza kadrem. Poza kadrem złączę lufę z Hitchhieldem i z czułenkiem, znaczy z łożem i z czułenkiem. I poza kadrem dokręcę chwyt z kolbą do komory, a resztę postaram się zrobić na wizji, co też łatwe nie będzie. Zaraz wracam. A jak widać, elementów trochę ubyło, no to jedziemy dalej. O, udało się. Jak widzieliście, przysparza to trochę problemów. Jeszcze nie mam w 100% tak opanowanego składania tego z pasa, jakbym chciał. Jakoś sobie tam radzę, a poza tym jeszcze dodajmy, że starałem się zmieścić w kadrze, żeby cokolwiek było widać. No więc to zdecydowanie sprawy nie ułatwia. Anyway, spas poskładany, dość pieprzenia. Lecimy na strzelnicę. No to lecimy ze spasem, pokażę wam ładowanie i pokażę wam działanie tego dodatkowego przycisku odcięcia magazynka. Wciskam guzik i dopiero wtedy mogę opuścić łyżkę podajnika i wsunąć naboje do magazynka rurowego pod lufą. No łatwe to nie jest, jak widzicie. Na pewno nie jest to strzelba sportowa. I teraz zobaczcie, stań z tej strony, Kuba. Zobaczcie, na czym działa, na czym polega działanie tego dodatkowego przycisku. Przeładowuję sobie strzelbę, nabój jest wprowadzony do lufy. Strzelam, skończyłem strzelanie, ale mam jeszcze naboje w magazynku i mam nabój w lufie. Ale kończę strzelanie, chcę rozładować strzelbę, nie rozładowując magazynka. Wciskam ten przycisk, uruchamiam blokadę zespołu, zwalniam w zasadzie blokadę zespołu ruchomego i zobaczcie. Odciągam i na podajniku nie ma naboju. Mogę zrzucić suwadło i patrzcie. W środku nie ma naboju. Tak? Czyli magazynek został odcięty. I strzelba się nie przeładowała. I teraz, w takiej sytuacji jak teraz, mogę, bo jeżeli teraz zrzucę po prostu suwadło tym przyciskiem, to stanie się nic. Tak? Dalej nie ma w środku naboju. Więc jeśli chcę przeładować w takiej sytuacji strzelbę, to zwalniam ten przycisk. Widzieliście? Zobaczcie. Jest już nabój. Porąbane po prostu tak, że się to w pale nie mieści.
Doładuję ten. Tak, toż to Włosi. Piękny design, funkcjonalność umowna. Dobra, mamy przeładowaną strzelbę. Przestawiam ją w tryb ręczny. I strzelamy. Teraz przestawię strzelbę w tryb samopowtarzalny. Pusta. A teraz strzelimy z jednej ręki. Czyli muszę przekręcić hak. I doładować strzelbę. Mamy w trybie. Było tak ekscytujące, jakbyś żurek robił. Coś w tym jest. Dobra, strzelba jest w trybie samopowtarzalnym. I strzelamy z jednej ręki. I teraz zobaczcie, charakterystyczna rzecz dla spasa, czyli przycięcie łuski w oknie wyrzutowym. Spróbuję przytulić ją do siebie mocniej. Znowu. Niestety spas w tym trybie strzelania musiałbym użyć silniejszej amunicji, albo loftki, albo breneki, żeby ta strzelba przeładowywała się prawidłowo. Ale zróbmy jeszcze jedną rzecz. O, udało się. I już się nie udało. Ale można z pasa strzelać z jednej ręki i to nawet tak jak z pistoletu. Ciężkie to jest jak jasna cholera. 4,4 kg. Spas ma swój słynny hak, jak widzieliście, umożliwia strzelanie z jednej ręki i hak można przestawić na prawą albo lewą stronę. Oczywiście z myślą o strzelcach i prawo i leworęcznych. Ale mam pomysł, co zrobimy. Radku. Sprawdzimy sobie, jak strzelba radkowa, czyli spas 12 z lufą 19,7/8 cala radzi sobie bez czoka z poperami strzelbowymi, czyli takimi stosunkowo niewielkimi raczej. Strzelimy amunicją 32 gramy. No i zobaczymy. Jesteśmy teraz w odległości 12-15 metrów około. Radek strzeli raz, zabezpieczymy, przesuniemy się o 5 metrów, zabezpieczymy, przesuniemy się o kolejne 5 metrów i zobaczymy, czy na całym tym dystansie 25-6 metrów Radek przywróci wszystkie popery. Jedziemy. No to była formalność, idziemy na plus minus tam, nie wiem, 17-18 metrów. Jak widzieliście, już było ledwo, ledwo. I teraz staniemy na tych 25-26 metrach. Kuba wywróci. Nie. No i niestety, rozbicie wiązki śrutu już było takie, że jak widzieliście, poperek się nie wywrócił. Dobra, ja ładuję 3 i zrobimy to samo z moim spasem, z ciutkę dłuższą lufą i z założonym czokiem. Pyk, załadowane. Jedziemy w trybie samopowtarzalnym i strzelamy z odległości tej najkrótszej. Nie było problemu. To nie mogło być problemu, skoro Radek wywrócił, to z czokiem wywrócę tym bardziej. Dystans średni. Jak zapewne widzieliście, ten poper wywrócił się znacznie bardziej dynamicznie niż w przypadku strzału Radka z krótszej lufy i bez czoka. No i zobaczymy, czy
na najdalszym, nie uciekaj mi tak, czy na najdalszym dystansie dłuższa lufa i czok dadzą radę, czy nie. Dały. Ledwo, ale dały. Czyli widzicie, że dłuższa lufa i ten czok, on nie jest najciaśniejszy. To jest, podejrzewam, jakiś pośredni czok, ale dłuższa lufa, no, dymek, ale dłuższa lufa i czok dały radę, gdzie z tego samego dystansu Radek ze swoją strzelbą po prostu nie wywrócił. Możemy jeszcze zrobić jedną rzecz. Radek zakręci czok do swojej strzelby, ja postawię te popery i strzelimy jeden raz z tego dystansu. I zobaczymy, czy założenie czoka do krótszej lufy zmieni coś w przewracaniu poperów. Jak widzicie, znaczy nie widzicie mnie, bo widzieliście czok. Radek dokręcił do swojej strzelby czok. Jesteśmy na tym najdalszym dystansie. Żeby było uczciwe, strzelasz do tego, którego nie wywróciłeś, czyli skrajny prawy poper. I zobaczymy, czy ten czok coś zmieni. Ja uciekam. Pudło. Pudło. Jeszcze raz, bo pudło? Jeszcze Dawaj. Raz, bo pudło. Naucz się strzelać. Duży chłop i nie umie strzelać. Weź traf teraz, proszę cię. Znowu za wysoko. Tak? Pudło! Pudło! Wiesz co, daj mi tę strzelbę. Zobaczymy. Może ja trafię. Opowiem wam, że ten celownik jest dużo gorszy niż mój, dlatego że ta dolna, to dolne półkole bardzo mocno zaciemnia obraz w tym przezierniku. Zwróciłeś na to uwagę? No. Jest dużo trudniej celować. No ale spróbujemy, walczymy z tym, co mamy. Pudło! Pudło? Tak. No co ty? Za wysoko? To teraz ja. To teraz Kuba. Kuba będzie strzelał. Narobi nam zaraz pewnie wstydu. Nie narobił. Pudło. Kuba się uparł. Jest! Pytanie tylko, czy to dlatego, że strzelił dwa razy. Znaczy, że mocniej miało. Raz po drugim. Być może. Czyli krótsza lufa. O, robi jednak nie całego cala. Też ma znaczenie. No. O, już jesteś. Zrobimy tak. Przestawię sobie z pasa w tryb powtarzalny, czyli będę wachlował czy łękiem. Mamy 2,8 tarczek. I spróbuję strzelić jak najszybciej z timerem w trybie powtarzalnym. A potem przełączę, przeładuję się, przełączę strzelbę w tryb samopowtarzalny. I zobaczymy, jaka będzie różnica czasowa. Staram się oczywiście trafić. Nie gwarantuję, że mi się uda, ale będę się starał. $8.98 zajęło mi to wachlowanie. Jak widzieliście, idzie to dosyć opornie, dlatego że strzelba jest pusta. Dlatego że zobaczcie, jak daleko trzymam rękę. W normalnych strzelbach trzyma się rękę bliżej, to czułemko jest inaczej. Tutaj ręka jest stosunkowo daleko i wymaga to długiego ruchu. Dodatkowo ta sprężyna jest. Chyba nie strzelałeś z mojej strzelby. Nie, jeszcze nie. Ale mam nadzieję, że to nadrobię. Dobra, załaduję jeszcze 8. Przełączę w tryb samopowtarzalny i sprawdzimy, jaki będzie czas na samopowtarzalny. Tarczki ustawione w magazynku, 8 sztuk amunicji. Przełączamy strzelbę w tryb samopowtarzalny. Przeładowujemy i zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie zatnie, bo niestety z pasma to do siebie, że bardzo lubi się zacinać. Trzeba go mocno trzymać.
Jakiś komentarz? Ponad 3 sekundy szybciej. A i tak nie robiłem tego bardzo szybko. Ale no widzicie, jest kosmiczna różnica. Zrobimy to samo teraz jeszcze z Radkiem. Zobaczymy, jak jemu pójdzie. Radek stoi. Zrobi dokładnie to samo, co ja zrobiłem przed chwilą. Przy okazji wyszło, że powiedzieliśmy na początku, że wchodzi 7. Kłamczuszek. Chyba, że źle policzyłem teraz, ale powinno być 8. Słuchajcie, matematyka, szkoła drugiej klasy. Dobra, będziemy strzelać, bo Radek twierdzi, że załadował 8 do tego krótszego magazynka. Zobaczymy. Czy zawodnik jest gotów? Gotów. Uwaga! Osiem. 8,48, 8 strzałów, czyli jednak wchodzi 8. Tak, mimo krótszego magazynka wchodzi 8. Radek ładuje, ja stawiam tarczki i zrobimy to samo w trybie samopowtarzalnym i zobaczymy, jak Radkowi pójdzie. Strzelba załadowana, przeładowana, zabezpieczona, 8 sztuk w strzelbie. Przełączyłeś na auto, przełączyłeś na auto. I Radek jedzie 8 strzałów w auto do 8 celów. Zawodnik gotów. Gotów. Uwaga. ...5,61 z jednym misem, czyli porównywalny czas ze mną. No, strzelił szybciej i mniej przycelował. Czekajcie, naliczyłem 9 strzałów. Nie 8, 8, 8, 8, 8, bo nie strzelił do ostatniej tarczki, tylko wrócił do niedostrzelonego. Czyli widzicie, że 3 sekundy zupełnie spokojnie można urwać na tej strzelbie. Ty robimy, zmierzymy czas dubletu takiego szybkiego na pałę. Dobra. Strzelisz dublet? To ładuj 2. Sprawdzimy, jak szybko da się strzelić dublet ze spasa. Nie mamy niestety gonga, więc Radek będzie celował w popery. Nawet jak się przewróci, to już nie będzie zmieniał celu, bo będzie chodziło po prostu o to, żeby strzelił jak najszybciej. I zobaczymy, jaki jest split na strzelbie. Gotów? Gotów. Uwaga! ...0,97 split 0,2. Czyli nie najgorzej. Da się z tego dosyć szybko strzelać, jak widać. Fajna strzelba, ale droga jak. Teraz użyjemy amunicji, którą się powinno w zasadzie strzelać z tej strzelby, czyli backshot loftka. Strzelimy sobie z odległości, nie wiem, czy jest 15 metrów mniej więcej, do tarczy. Radek strzeli ze swojej z krótszą lufą, ja strzelę ze swojej z dłuższą lufą. Strzelimy po jednej kulce bez czoka. Zobaczymy, jak się rozłożą pociski, a potem dokręcimy czoki i strzelimy jeszcze raz z czokami. Czekaj, mi coś nie ten, nie zażarło. Nie umiesz używać swojej broni? Nie umiem. Pocisk mu obróciło. Powtarzamy? Nie, nie powtarzamy. Męczymy się. Walczymy z tym, co mamy. Pokazujemy prawdę. Tak, jak wspaniały. Jest spas. 12. Spasło go 12. O, nie, to już wymaga niestety interwencji. Więc spas pokazał swoją spasowską naturę w moim przypadku. Nastąpiła przycinka, ale mam nadzieję, że teraz... A Radek prawie nie trafił. Więc zrobimy to jeszcze raz. No i sprawdzimy, jak to się nam ułoży. No to zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A u Radka z krótszą lufą? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
9. 9, bo to był zerwany. Bo te dwa były z poprzedniego. Czyli wychodzi na to, że u Radka chyba trochę lepsze to skupienie wyszło. Ale zakręcimy teraz czoki i zobaczymy, jak pójdzie z czokiem. Nie zaklejaliśmy tarcz, więc teraz po prostu będziemy celować troszeczkę niżej w okolice brzucha. I zobaczymy, jak z czokami... Dobra, mam nadzieję, że teraz strzeli. Zobaczymy, jak pójdzie z czokami. No, strzeliłem niżej. Tu masz brzuch? Nie, strzelałem tu. I to są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, mniej więcej dziewięć, tak? Czyli tu. A jak u Radka? No, Radek, gdzie to brzuch? U Radka jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i reszta. Ten był? Tak, ten był, tego nie było. Prawie ramy jeszcze tutaj. Tak, tu. I tu. Czyli u Radka jednak ten rozrzut był troszeczkę większy niż u mnie. No, ale czyli wychodzi, że na... Większy niż bez czoka nawet. No. Wyszedł. Ciekawe czemu. No widocznie spas tak ma. Radek już przygotowany. Załadował 3 slugi. Odległość 50 metrów. I zobaczymy, jak spas wali na 50 metrów slugiem. Jak jesteś gotów, to jedź. Chyba za wysoko poszedł. Mam wrażenie, że wszystkie 3 poszły za wysoko. Gdzie celowałeś? No, środek. Mniej więcej. Tylko, że z dolnej, wiesz, z dolnej nastawy. Może powinieneś ze środkowej. To będzie tak spróbować. No dobra, zobaczymy. Ja strzelę z tego mojego. Twierdzą, instrukcja twierdzi, że dolny jest do strzelania na 50 metrów właśnie ze sluga. To zobaczymy, czy instrukcja prawdę mówi. Ma chumurki. No w końcu to spasik, tak? Ale chyba coś tam mi się udało trafić. Zaraz podejdziemy, zobaczymy. Jeżeli Radek nie trafił, to Radek strzeli po prostu jeszcze raz. I zobaczymy, jak z jego strzelby trzeba celować. Ja celowałem zgodnie z instrukcją. Czyli tym dolnym kółeczkiem, półkółeczkiem traktowałem to jako taką uproszczoną muchę. Idziemy zobaczyć, co żeśmy tam zrobili. Ja mam 2. Jeden tu. Jeden tu, trzeci nie wiem gdzie. Pierwszy raz w życiu strzelam z tej strzelby, przepraszam, Breneko. Covidek. Radek trafił w górny szczyt i 2 widziałem, to na pewno poszły za wysoko. Nie wiem, strzelamy jeszcze po 3? Radek, jak myślisz? No, spróbuję ze środka strzelić. No to spróbujemy jeszcze raz po 3. Ale jak widzieliście, strzelba jest kapryśna, bo nawet na tej Brenece napięła mechanizm spustowy, ale nie wyrzuciła łuski z komory. Może to być wina samej łuski. Ja myślę, że podpora. Myślę, że podpora? Wiesz, nie masz za dobrze podparty o siebie. No nie wiem. A może wina kryzy też, bo może ta kryza jest jakaś inna. Nieważne. Ona temu winna. Strzelamy jeszcze raz. Radek stwierdził, że będzie strzelał bez podpory. Znowu. Radek się wylecz. Postaram się. Radek stwierdził, że będzie strzelał bez podpory, żeby zobaczyć, czy wina leży po stronie podpory. Wyeliminujemy jeden dodatkowy element, tak? A jednak czyli nie. Jednak nie. Ja obstawiam, kryzę, wiesz? Ale zobacz, strzelił centralnie. Tak? Nie strzelił centralnie. Ten poszedł za wysoko zdecydowanie. Jeszcze jeden.
Znowu za wysoko. Zamianka, panowie. Ja też mam bez podpory? Bez. Ale ja będę walił z ten, z manuala. Czekaj. Wiem. Coś mi... Nie łapie mechanizm spustowy. A! Nie, był dopięty. Dobra. Cześć! Właśnie sobie zrobiłem dobrze. Właśnie sobie rozwaliłeś strzelbę? Nie załapał mi, wiesz co? Magazyn. Tak. I co teraz? A, przecież jest w manualu. Dobra, załaduję, zabezpieczę i doładuję ten jeszcze jeden. Wiecie, jaki jest największy problem tej strzelby? Manual. Trzeba pamiętać, czy to jest manual, czy automat. Tak. Nie można o tym zapominać, niestety, a ja właśnie zapomniałem. A teraz przynajmniej łuskę wyrzucił. Ona nawet nie tak mocno kopie. Ale waży 4,5 kg prawie. Dotarcz? Dotarcz, marsz! Można? Bez podparcia. 3 strzały. Jakbym to trafił w dziesiątkę, to by była dziesiątka. A manualnie ta strzelba to jest wymysł, jak już kiedyś powiedziałem, kurwej szatana. Wygląd plus 100 do lansu. Celność. Jak widać. Radek, chcesz może strzelić jeszcze raz? Dawaj, jeszcze 2. Radek strzela jeszcze raz, może trafi. Szło ci o całą wysokość tarczy za wysoko. To moja podpowiedź, strzelaj poniżej tarczy. No nie, ale wiesz, tam jest ten celownik, tak? U mnie on jest prosty i to faktycznie działa, sprawdziliśmy przed chwilą. Jest kółko z kółkiem, z półkółkiem na dole i jest ok. Spróbujmy. Za wysoko. O jakieś 20 cm ponad. A już sam tu tarczy jadesz. To jest 20 cm ponad skrajem tarczy. To dawaj poniżej tarczy. O, teraz trafiłeś. No, a już pod tarczą celowałem. A którego celownika używałeś? Dolny. Spas. Cała ta strzelba jest wymysłem, tak jak powiedziałem, ale celownik u Radka to jest po prostu szczyt ergonomii i przejrzystości celowania. Ty możesz mówić, że to jest celownik Kuby i Szatana. Kuby i Szatana, tak. Dobra, chodź, zobaczymy, co on tam narozrabiał. Czyli tak, Radek złapał odpowiedni punkt celowania, bo trafił dokładnie na wysokości dziesiątki. Szkoda tylko, że poza tarczą. Gdzie celowałeś? No nie wiem, widzieliście, ja z tego swojego celownika, co jest kółko i na dole jeszcze półkole, zgrywałem krawędź muchy z rogami, tak, tego półkółka, rogi półkółka. I jak widzieliście, te drugie 3 strzały udało mi się wsadzić tu, tak, no jakbym tam dokładniej postrzelał jeszcze z tego, to bez problemu idzie. To żeby teraz było adekwatnie, ja wezmę strzelbę Radka i postaram się z brenyki trafić w tarczę. I zobaczymy. I będę celował faktycznie tu. Nasz snajper wrzucił wyzwanie. Kuba ładuje sobie strzelbę, 3 breneki. Strzelba Kuby, Radka, tak? Strzela ze stojącej? Ze stojącej.
Dobrze. Nie, musisz teraz... Tylko bezpiecznik do tyłu, nie ten? Nie ten, ten mały. Po lewej stronie. Który? Do tyłu. I teraz, i teraz normalnie przeładowujesz dźwignią, rękojeścią. Tak. To wymyśli. Włosi. Jak? No więc Kuba, nasz snajper, rzucił wyzwanie i je wygrał, zobaczcie. Skupienie podobne jak u mnie, tak? No prawie identyczne skupienie zrobiłeś. Tylko teraz pokażę wam, gdzie Kuba celował. Tu. Brawo, chłopaki, wyszło wam. Spas 12. Kultowa, ikoniczna strzelba o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Występująca w filmach, w grach i będąca de facto hollywoodzkim synonimem strzelby. Pompki albo strzelby samopowtarzalnej. Strzelba wyjątkowa pod każdym względem. Wyjątkowa dlatego, że ma dość oryginalną konstrukcję. Wyjątkowa dlatego, że wygląda tak, jak wygląda. Wyjątkowa dlatego, że ma kolbę taką, jaką ma. Hak do strzelania z jednej ręki. Wyjątkowa dlatego, że były tylko 38 tysięcy egzemplarzy. Zostało już bardzo niewiele, zwłaszcza tych dostępnych. Wyjątkowa dlatego, że kosztuje kupę pieniędzy. Wyjątkowa dlatego, że z częściami do niej jest problem. I wyjątkowa dlatego, że się tnie jak jasna cholera. Ma trudny manual i jest bardzo kapieśna, jeśli chodzi o amunicję. Jak widzieliście na filmie, jeśli chodzi o manual, ja ten manual mam bardzo średnio opanowany, bo strzelam z tej strzelby bardzo rzadko. Ten film, który kręciliśmy z Radkiem, za któremu dziękuję jeszcze raz za przybycie, to było chyba moje czwarte strzelanie z tej strzelby. Dlaczego? Bo mi jej po prostu szkoda. To jest strzelba do mania, to jest fant typowo kolekcjonerski. Jak wspomniałem wcześniej, są ogromne problemy z częściami zamiennymi. Jeśli te części zamienne są, to są kosmicznie wręcz drogie. Są zamienniki, ale też są trudno dostępne. Na szczęście, i tu muszę pochwalić sklep, w którym kupiliśmy te strzelby, ja i Radek, czyli Zbrojownia Zamość, bo chłopaki oprócz tego, że sprzedają te strzelby za chore pieniądze, bo ta strzelba kosztuje teraz 13 tysięcy złotych, mniej więcej, bez haka i z opcją, znaczy z koniecznością wymiany wszystkich gum w tej strzelbie, oczywiście też bez czoka, to oni też ogarniają te podstawowe zestawy naprawcze, czyli te wszystkie gumki, które odpowiadają za poprawne funkcjonowanie spasa. I cześć i chwała im za to, że to robią. Te gumki oczywiście też swoje kosztują, no ale jak chcesz mieć spasa i chcesz z niego strzelać, to niestety musisz te gumki kupić. A propos strzelania, widzieliście, ładowanie strzelby bardzo trudne z uwagi na to, że żeby ją załadować, trzeba cały czas trzymać jeden przycisk. Za dużo manipulatorów, to odcięcie magazynka, które jest fajne, ale wiele osób w ogóle nie wie, do czego to służy. Nawet posiadacze tych strzel wystarczy obejrzeć YouTube'a. Bardzo de facto niebezpieczny bezpiecznik. Widzieliście, że my w czasie kręcenia filmu w ogóle nie używaliśmy tego bezpiecznika, a używaliśmy tego tak zwanego szybkiego bezpiecznika, czyli de facto też dźwigni blokady zespołu ruchomego, tak? Czyli w tej chwili strzelba jest odbezpieczona, ale jeżeli zrobię tak, to strzelba jest zabezpieczona, bo spust jest rozłączony. Niestety te bezpieczniki skrzydełkowe no po prostu lubią zawodzić i przy odbezpieczaniu strzelba zdarzało się, że strzelała. Jest zamiennik do tego. Kosztuje tyle, ile kosztuje. Ja mam drugą grupę spustu, bo widziałem też, że można kupić zestawy modernizacyjne, że wymienia się sam bezpiecznik w grupie spustu. Ja mam drugą grupę spustu. Kupiłbym ten zestaw modernizacyjny, tak jak kupiłbym jeszcze parę innych elementów, ale niestety chłopaki z K
kapitalnego serwisu, bo to jest serwis, strona na YouTubie i strona na Facebooku, nazywa się to Spas 12 Project, zrobili kupę kapitalnych zamienników. Tylko problem jest taki, że od mniej więcej roku się nie odzywają, a kanał na YouTubie umarł 4 lata temu. Strzelanie z tej strzelby jest bardzo przyjemne, bo pomimo tego, że nie ma żadnego amortyzatora, jego rolę spełnia tylko ta guma w środku, to strzelba jest bardzo ciężka i nie ma prawie kopa i nie ma znaczenia, czy jest to amunicja śrutowa, czy jest to loftka, czy jest to breneka. A propos amunicji, minimum 28 gramów. Poniżej zapomnijcie, tylko przeładowanie ręczne strzelby, bo z innej amunicji nie postrzelacie. Strzela się z niej bardzo sympatycznie, celnie, widzieliście, tak? Dziesiątkę jestem w stanie wojskową zrobić na 50 metrów z tej strzelby bez najmniejszego problemu, więc jest strzelbą celną, ale bardzo kapryśną. Z uwagi na bezpiecznik może być też potencjalnie niebezpieczna i bardzo dużą. Ona ma 104 cm, więc jeżeli rozłożymy kolbę, to osoby niższe albo o krótszych ramionach już z tej strzelby nie postrzelają. Oczywiście w trybie samopowtarzalnym będą mogły ją chwycić, założyć czy hit shielda, ale jeśli chodzi o pompowanie, będzie im bardzo trudno. Dodatkowo strzelba ma bardzo duży, gruby chwyt i osoby o małych dłoniach będą miały potężne problemy. Dla mnie on jest super, dla Radka jest super. Radek ma wielkie dłonie, ja mam średnie dłonie, ale osoby o małych dłoniach po prostu będą miały problem ze złapaniem w ogóle tego chwytu. Hak, fancy rzecz, tak, strzelić sobie raz, dwa z jednej ręki i tyle, dalej będzie już tylko wyglądał. Dodam jeszcze od razu, że strzelba Spas 12 ze stałą kolbą nie ma tak fajnego wyglądu jak ten. A więc, czy kupiłbym Spasa 12? No tak, bo go kupiłem. Czy polecam kupienie Spasa 12? Jeśli nie jesteś freakiem, fanem gier, w których występowała i filmów, a masz 13 tysięcy, to kup Benelli M4. Będziesz miał bardzo dobrą, bardzo ładnie wyglądającą, użytkową strzelbę, a nie kapryśną, kolekcjonerską, wymagającą dużo uwagi, trudnego manuala, nauczenia się trudnego manuala. Drogą, ale kultową i ikoniczną strzelbę. Tyle. Kończąc, proszę Was o lajki, suby, komenty i mam dla Was niespodziankę. Mam do oddania pudełko od Helikona na amunicję, koszulkę i zestaw kosmetyków do broni od Protech Gunsa, kabonk od Deftara i voucher na 20% od firmy Kaliber. I oddam to osobie, która napisze w komentarzach pod spodem, w jakim filmie i w jakiej grze najbardziej podobał mu się Spas 12 i dlaczego. Ewentualnie możecie też dodać, czy kupilibyście Spasa 12, czy nie i dlaczego. Żegnam się z Wami. Przed świętami powinien się pokazać jeszcze jeden film, a kolejne filmy na naszym kanale już po świętach.